Dobry wieczór Państwu. Szanowni Państwo, to wielki honor i zaszczyt gościć wszystkich Państwa na tym wyjątkowym koncercie. Tegoroczny festiwal Wawel o Zmierzchu odbywa się w warunkach szczególnych. Niemniej w dniu dzisiejszym obchodzona jest szczególna rocznica, szczególny jubileusz stulecia Bitwy Warszawskiej. Festiwal i szczególnie ten koncert pod patronatem ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pana profesora Piotra Glińskiego, jest więc wydarzeniem upamiętniającym właśnie te wielkie, wielkie wydarzenia, które miały miejsce 100 lat temu. Nasz festiwal Zamek Królewski na Wawelu organizuje razem z grupą twórczą Castello. Niemniej nie byłby on możliwy do zrealizowania, gdyby nie mecenas naszego festiwalu, firma Tauron. A także nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie nie tylko naszego ministra kultury, ale również marszałka województwa małopolskiego oraz miasta stołeczno-królewskiego Krakowa. Bardzo gorąco chciałbym tutaj wszystkim dobroczyńcom, partnerom w tym miejscu podziękować. Sponsorami festiwalu są również firmy Schimmel, Dafo, Anima, oprogramowanie naukowo-techniczne, Elektrimont, Sofiflora. Bardzo serdecznie dziękujemy. Patronami medialnymi festiwalu jest oczywiście Polskie Radio, TVP Kraków, Radio Kraków, Kraków.pl, portal Polska Muza oraz Dziennik Polski. Bardzo serdecznie dziękujemy za opiekę. Jak wspomniałem, ten koncert ma wyjątkową rangę i wyjątkowe znaczenie. Również wyjątkowy program, o którym powie pani profesor Słysz-Janicka. Zapraszam. Thank you.
w atmosferę zmieszkania wprowadził Państwa chór kameralny, jedną z piękniejszych pieśni modlitw Już się zmieszka, Wacława z Szamotu, renesansowego twórcy związanego między innymi z Zygmuntem Augustem, czyli kompozytor cantus. Pięknie dziękuję za ten ton, który tu zawsze na Wawelu 2008 roku panuje. Ton muzycznego zmierzchu. Muzyka czaruje swym pięknem, ale muzyka może być także groźna, może być polityczna, reagując wewnętrznym napięciem na sytuację społeczno-historyczną. Tak odbierano między innymi muzykę Fryderyka Chopina, jednego, lubię to powtarzać, z najbardziej politycznych kompozytorów, których w dźwiękach komponował wolność. Dlatego zabraniano jego muzyki i w czasach zaborów, i w czasach wojennych. Cyprian Kamil Norwid pisał znacząco o Chopinie. Co do mnie, Polski w nim zamach cenię nie melancholię romantyczno-mglistą. Dziś usłyszymy cztery z arcydzieł chopinowskich. Słynny Polonez Azdur, majestatyczna kompozycja, symbol polskości. Jeden z mazurków, Mazurek Dezdur, naznaczony za maszystym szlacheckim ruchem Mazura. Nocturn Cemol, pieśń o nocy, bo w polskiej historii, jak pisał Mieczysław Tomaszewski, odnosząc się do muzyki Fryderyka Chopina, kobiety, miłość do kobiety często zamieniano na miłość do ojczyzny. To, co erotyczne, przemieniało się w to, co heroiczne. I oczywiście Etiuda Amol, opus 25, nazwana Wiatrem zimowym czy Eroiką Chopina. Jednym z motywów dzisiejszego koncertu będą właśnie utwory chopinowskie, ale nie tylko. Dziś świętujemy stulecie cudu nad Wisłą. Cudem takim jest również muzyka. Dlatego zabrzmią pieśni wojenne, wojskowe, pieśni patriotyczne, ale w nowym twórczym opracowaniu. Tego nowego odczytania tych pieśni, a myślę, że wszyscy znamy O mój rozmarynie czy Marsz pierwszej brygady, tego nowego odczytania podjęła się współczesna kompozytorka, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie, Anna Zawadzka-Gołosz. Pani profesor jest wśród publiczności, niech mi będzie wolno przywitać ją gorąco i podziękować za ten piękny trud dołożenia się do wspólnego sensu tradycji nowymi wartościami. Bardzo dziękuję pani profesor. Anna Zawadzka-Gołosz. W ramach koncertu zabrzmi także jej utwór o jakże znaczącym tytule Nihil est veritatis luce dulcius, czyli nic nie jest słodsze nad światło prawdy. To taki wyjątkowy, powiedziałabym, dzień, kiedy świętujemy to, że staliśmy się w obliczu cudu nad Wisłą narodem, świetnie zorganizowanym, walczącym. Profesor Andrzej Nowak w swojej książce Klęska Imperium Zła, rok 1920, kończy narrację tekstową takim apelem otwierającym zarazem nasze myślenie. Otóż, abyśmy porozumiewali się i żyli nie w kompromisie z kłamstwem, ale właśnie w prawdzie. Bo jako ludzie, i tu warto w roku Romana Ingardena cytować jego tezę, że jesteśmy twórcami wartości. Nie tylko wartości estetycznych, ale także wartości etycznych. Proszę posłuchać dzisiejszego koncertu jako takiej jednej opowieści, od Poloneza Azdur do hymnu do miłości ojczyzny, na którą złożą się, tak jak wspomniałam, arcydzieła chopinowskie, pieśni patriotyczne w opracowaniu Anny Zawadzkiej-Gołosz. Myślę, że w narracji muzycznej nie tylko przypomnimy sobie naszą historię, bo ona także znaczona była muzyką, ale także rozpoznamy samych
siebie poprzez znajome pieśni wpisane w naszą pamięć emocjonalną. A ten świat wyjątkowy, będący muzycznym cudem tu nad Wisłą, wykreuje dziś dla Państwa grono wspaniałych artystów, muzyków, którzy i w ojczyźnie, i w świecie promują polską wysoką kulturę muzyczną. A będą to śpiewacy, sopranistka Iwona Socha, bas-baryton Przemysław Firek, pianista Marek Szlezer, dziś w roli Fryderyka Chopina, chór kameralny i orkiestra Korda Krakowia związana z festiwalem Wawel o Zmierzchu od 2011 roku pod kierunkiem młodej adeptki sztuki dyrygenckiej pani Justyny Kwarcińskiej. Muzyka jest cudem, tak powtarzali romantycy. Myślę, że tego cudu w tej najpiękniejszej scenerii, panie dyrektorze, zwracam się do dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu, pana profesora Andrzeja Betleja, myślę, że takiej najpiękniejszej sali koncertowej nie ma nigdzie w świecie. A zatem dziś w święto cudu nad Wisłą muzyka, która sprawia, że jesteśmy lepsi, możemy ją odbierać i w jej pięknie, i zwłaszcza w prawdzie. Dziękuję bardzo.
Thank you.
trzy oczy, z uśmiechem do mnie mów. Tak ręce z piersi mroczy, tak ryb to tak za nasz lwu. To za nasz lwu. Ja biłem się wytrwale, jak starsi, jak starsi mało pna. Yeah.
Ty nasze czarowne.
Także to taki jedyny koncert w ramach 13. Festiwalu Wawelu Zmierzchu. Zapraszam do bycia z nami w sieci i online. Jeszcze wielkie brawa, tu jeszcze została Orkiestra Korda Krakowia i Chór Kameralny. Wielkie podziękowania. Nasi wspaniali muzycy, tam soliści już udają się do garderoby. Zapraszamy na kolejne dwa koncerty w najbliższą sobotę i w ostatnią sobotę sierpnia. Pan tutaj w imieniu pana dyrektora Bentleya, bo po raz pierwszy będzie koncert w kaplicy świętego Gereona, proszę państwa, także wydarzenie Cud nad Wisną i Święto Matki Boskiej Zielny. Także wielkie brawa jeszcze raz dla naszych młodych artystów.